Kreatywność w przedmiotach ścisłych. Dlaczego kreatywność jest ważna w pracy związanej z przedmiotami ścisłymi? Mój pogląd na kreatywność w pracy związanej z przedmiotami ścisłymi zmienił się, od kiedy studiuję. Dawniej myślałam, że matematycy siedzą w gabinetach, każdy pisze na komputerze, układa równania i wymyśla wspaniałe koncepcje, a wszystko to robi sam. Ale teraz, kiedy jestem w koledżu, zdaję sobie sprawę, że matematyka i kreatywność opierają się na komunikacji i w dużym stopniu na rozbudowywaniu pomysłów innych osób, na przekazywaniu sobie nawzajem pomysłów i na rozwijaniu koncepcji, które wymyślono całe dekady temu. Moim zdaniem fakt, że wszyscy w tym uczestniczymy, wnosząc własną perspektywę, różne pomysły i różne sposoby na kreatywność, pozwala matematyce się rozwijać, bo łączymy poszczególne pomysły w coś większego. Zbieramy dane na każdy temat. Wykorzystywanie ich w mądry, bezpieczny i skuteczny sposób zależy od nowych zastosowań pojęć matematycznych do tych nowych zbiorów informacji. Zmierzając do tego celu, coraz częściej będziemy myśleć nieszablonowo i staniemy się bardziej innowacyjnym, cyfrowym społeczeństwem. Ale to się nie uda, jeśli nie będziemy kreatywni i nie wyjdziemy poza to, co znamy.